Siemaneczko, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Biszkopter. Dzisiaj jesteśmy oczywiście na GeForce Kinsie. No i co, w dzisiejszym odcineczku, no wydaje mi się, że skoczymy sobie, proszę państwa, tutaj na bitwy. Skoczymy sobie tutaj, proszę państwa, na bitwy. Zobaczymy sobie, czy są tutaj jakieś ciekawe bitewki do rozegrania, czy wręcz przeciwnie. Ale z tego co widzę, jest tutaj coś się tutaj toczy, nawet tutaj z moją skrzyneczką. No, więc kochani, pamiętajcie oczywiście o moim kodziku, kodzik abooklife przez V, macie do niego linka w opisie. Możecie sobie albo kliknąć w link, który jest w opisie tego filmu, lub też możecie sobie ręcznie go wpisać na stronie. Jeśli chcecie go sobie ręcznie wpisać, to klikajcie tutaj kod promocyjny, no i wpisujecie kodzik abooklife. Abook Life, klikacie użyj, no i dzięki to otrzymujecie 5% do doładowania waszego portfela, więc naprawdę bardzo fajna opcja. Również otrzymujecie bonus, otrzymujecie darmową skrzyneczkę milspec, jeśli przedtem jej nie otwieraliście, no to tam możecie sobie otworzyć tego milspeka jednorazowo za friko, możecie sobie otworzyć. Naprawdę bardzo fajna opcja, jest tu dużo itemków. Ja sobie otworzę tej 5. Zobaczmy. A czy ja tutaj mogę coś otworzyć? Nie, nie mam niestety. Okej, okay, mamy bardzo ładnego Desert Eagle Blaze'a. Mamy tutaj procesora, kapilarę, mamy tutaj Fubara, Crimson Web'a. No okej, okay, no ten digelek naprawdę świetny. A możemy sobie brązową skrzynkę otworzyć w sumie. A czemu by nie? Aj, myślałem, że będzie abubka. No dobra, ale jak możecie zauważyć, no niestety już eventu nie ma. Evencik się nam skończył, więc szkoda. Ale tak jak mówię, dzisiaj idziemy sobie na bitwy, więc no bitwy nie będą jakieś mega ekscytujące. Niestety budżecik też nam nie pozwala na za dużo. Ale tak czy siak, wydaje mi się, że coś tutaj... Okej, okay, no, famasik. Famasik, liczyłem na coś lepszego. O, dobra, teraz tylko, żeby nie zawieść, żeby teraz tutaj... No i teraz coś fajnego, mimo że dropnąć, dawaj. O, okej. Okay. No to dla mnie winik, no dobra. Jest okej. Okay. That's alright. Ale tutaj widzę same bitewki po złotówkę, no co to ma być? Tutaj widzę jakaś większa. Okej, okay, możemy sobie stworzyć taką bitwę. Ona, no, nie jest źle. Stwórzmy sobie. Proszę państwa, na dwie osoby. Więc według mnie bardzo fajny town. Deal. Fajny deal. Dobra. Zobaczmy. Juan do nas dołączył. Okej, okay. USP jakiś dla niego. Okej. Okay. Tutaj jest w ogóle bardzo dużo skrzynek. Tutaj jest Forest, tutaj jest PP Bison, P2000, One Moment, One Dollar, Anita Dollar, Milspec. No dobra, chyba pokażcie dalej, co tutaj mamy. Dobra. Okej. Okay. Ale z tego co widzę... Famas. Ej, ale to dla niego. To dla niego ten Famas, a czemu nie dla mnie? Co to ma znaczyć? Czemu nie dla mnie jest ten Famasi? Halo? Nie podoba mi się to. Okej. Okay. Dobra. No mogło być troszeczkę lepiej. No nie powiem, mogło być troszkę lepiej. Tak to powiem wam, że... Średniowo. No i teraz same milspeki w sumie nam wleciały. Same milspeki, no tutaj powiem wam, że... To już jest... Chociaż nie. Myślałem, że to będzie better troszeczkę. No nie, no wydaje mi się, że to już jest bitwa przesądzona na jego... Na jego stronę. Mm-mm.
Para pa pa pa, para pa pa pa, para pa pa pa, para pa pa pa, para pa pa pa. Dobra, skrumbia. Okej. Jakiś obrzęd. Kurde, no. No, ja liczyłem na coś fajnego. No niestety. No niestety. Kochani, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcineczek. Pamiętajcie oczywiście o moim kodziku. No i co, nie poddajemy się i lecimy po kolejne bitwy już w kolejnym odcinku. Więc co, trzymajcie się i cześć.